Cześć, jestem Efren, a przed nami kolejny boss w Heart of Fear i jest to Windlord Mel'Jorak. Na walkę będziemy potrzebowali jednego tanka, dwóch lub trzech healerów oraz 6 bądź 7 DPS-ów. Mechanika walki jest dosyć ciekawa, ponieważ oprócz bossa będziemy mieli do czynienia z adami. Mamy tych adów 9, ja je podzieliłem, jak widzicie, w takie grupki po 3, ponieważ mamy tych adów 3 rodzaje i każda będzie miała swoje oddzielne zdolności, ale tym troszkę później się zajmiemy. No jest jedna wspólna rzecz dla tych wszystkich adów, to znaczy ady tego samego rodzaju, dajmy na to, że te z lewej strony, czyli pomarańczowej ramce, mają wspólne HP, to znaczy jeżeli będę bił jednego ada, obrażenia będą dostawały dwa pozostałe. Jeżeli będę bił dwa naraz, na przykład używając AOE, to te obrażenia będą się zwielokrotniały, czyli warto właśnie tutaj będzie zająć się nimi za AOE. Ale teraz przechodzimy do umiejętności poszczególnych adów. Pierwsza grupa adów nazywa się Amber Trappers, oni mają dwie umiejętności, na które musimy uważać. Pierwsza nazywa się Amber Prison, czyli ad łapie wybranego gracza w pułapkę, która również uwięzi wszystkie osoby, które znajdowały się w zasięgu 2 yardów od osoby, na którą właśnie to ad rzucił. I taka osoba, która jest złapana, nie może kastować, nie może się poruszać, nie może nic zrobić. Na szczęście może je uwolnić inny gracz, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tym właśnie więzieniu, na tym krysztale i możemy tą osobę uwolnić. Jednak ta osoba, która uwolniła kogoś, będzie miała debuff, który nazywa się Residue i przez 115 sekund nie może uwolnić pozostałej osoby. Czyli w procesie tego uwalniania będą musieli uczestniczyć wszyscy, czyli i tankowie, i healerzy, i DPS-i będą musieli to robić, ponieważ po chwili kilka osób będzie miało tego debuffa, a jak wiadomo trzeba będzie kolejne osoby cały czas uwalniać. Kolejna umiejętność tych adów nazywa się Corrosive Resin. Jest to debuff, który nakładają na losowego gracza. On zadaje dość spore obrażenia i jest bardzo prosty sposób, żeby się go pozbyć. To znaczy debuff zaczyna się z 5 stakami. Wystarczy, że będziemy się ruszali. Za każdy krok będziemy tracili jeden stak tego debuffa, ale będziemy zostawiali pod nogami taką plamę, którą oczywiście, na którą trzeba będzie uważać, z której trzeba wychodzić, ponieważ jeżeli będziemy w niej stali, będziemy dostawali obrażenia. Kolejna grupka adów nazywa się Blade Masters i oni mają jedną umiejętność, która nazywa się Karthic Strike. Jest to dość mocne uderzenie, którym będą właśnie uderzali losowego gracza, ale co jest ciekawe, jeżeli wyznaczą sobie jednego gracza, wszystkie 3 robale uderzą właśnie tym atakiem, czyli to będą naprawdę spore obrażenia i później powiem, jak sobie z tym poradzić. Ostatnia grupka adów to Battle Menders, oni mają również dwie umiejętności. Pierwsza z nich to Mending, jest to cast, który możemy przerwać i on leczy wszystkie pozostałe ady, które tutaj się znajdują za kilkanaście procent HP. Jest to naprawdę niebezpieczne, nie możemy dopuścić, żeby to było wykastowane i będziemy to przerywali, ale o tym również powiem później. Druga umiejętność nazywa się Quickening i polega ona na tym, że ad rzuca na wszystkie pozostałe ady buffa, który zwiększa zadawane przez nie obrażenia o 25%, jak również ich prędkość ataku o 25%. I to się będzie stakowało, więc to jest niesamowicie niebezpieczne, zwłaszcza jeżeli robimy tego bossa na jednego tanka. Więc co jest ważne, musimy to jak najszybciej dispelować, jeżeli mamy na przykład Shadow Priesta, jest to o tyle łatwe, że wystarczy zrobić mass dispela i wszystkie staki będziemy zdejmowali, czyli to nam to tę walkę uprości. Trzeba naprawdę tego pilnować, bo jeżeli tego się nastakuje nie wiadomo ile, to po prostu tank i później DPS-i będą padali dosłownie momentalnie. No i teraz najważniejsza sprawa, czyli co zrobić, żeby z tymi adami nam było łatwiej. Tu jest o tyle fajnie, że możemy sobie te ady łapać w CC. To jest tak, mamy 9 adów, kiedy 9 adów żyje, możemy mieć 4 ady w CC. Kiedy zabijemy jednego ada, a jak wiadomo, tak jak mówiłem, trójkami mają wspólne HP, czyli padnie od razu 3 ady, zostanie ich 6, wtedy będziemy mogli mieć 2 CC, kiedy zostaną ostatnie 3 ady, już nie możemy mieć CC. I co możemy zrobić właśnie, żeby było łatwo? Które ady należy złapać? My robiliśmy to w ten sposób, że wykorzystywaliśmy tylko 3 CC, ponieważ więcej nie było potrzeba. I teraz jak należy to zrobić? Zauważcie, że mamy nad tymi adami marki. Pierwszy mark z lewej jest to żółte kółko i ono jest nad Amber Trapperem. Łapiemy sobie zawsze jednego Amber Trappera na początku, ponieważ jeżeli będą 3 aktywne, one będą nakładały nam co chwila te Amber Prison. A jak wiadomo, po użyciu tego Amber Prison mamy debuffka, który nas, że tak powiem, blokuje przed uwolnieniem kolejnej osoby, więc zaraz całe party będzie miało tego debuffa i nie będziemy mogli uwalniać kolejnych osób, więc będziemy mieli tylko do czynienia z dwoma. Jednego mamy w CC. Łapiemy również jednego ada z drugiej grupki, czyli z Blade Masterów. Tak jak mówiłem, oni używają ataku, który nazywa się Karthic Strike i uderzają wszystkie 3 w jednego gracza. Jeżeli uderzą 3, to go na 100% zabiją, jeżeli uderzą 2, da się to śmiało przeleczyć, więc wystarczy, że jednego sobie wyeliminujemy. Natomiast w trzeciej grupce, jak widzimy, mamy ada z fioletowym markiem, on będzie w CC, natomiast dwa pozostałe mają również marki, jest to księżyc i ten kwadrat niebieski. O co chodzi z tymi markami? Te ady, tak jak wcześniej mówiłem, używają umiejętności, która nazywa się Mending, dzięki której leczą wszystkie pozostałe ady, więc do księżyca wyznaczyliśmy sobie 2 osoby, które będą to przerywały i do kwadrata również 2 osoby, które to będą przerywały. Dlaczego aż 2 osoby? Ponieważ jedna na przykład może właśnie być w Amber Prison i nie zdążyłaby przerwać, więc właśnie po to jest ta druga osoba, żeby było 100% pewności, że na pewno ten kas zostanie przerwany.
No i jeszcze kolejność, w której powinniśmy te ady zabijać. Pierwsze ady, które powinny paść, to mają być właśnie Battle Menderze, czyli będziemy bili albo kwadracik, albo księżyc. One nam 3 padną, zostaje nam 6 adów, z tego będziemy mieli 2 w CC, czyli będziemy mieli, że tak powiem, luźno 2 Amber Trappery i będziemy mieli również 2 Blade Masterów. I najpierw zajmiemy się Blade Masterami, ponieważ nie mogą zostać na koniec. Na koniec zawsze mamy 3 ady, które będą bez CC. Jeżeli to byliby Blade Masterzy, to by nas po prostu pozabijali, bo wtedy wszystkie 3 by uderzały Caustic Strike'em. Więc zajmiemy się Blade Masterami, a na koniec zostaną nam 3 Amber Trappery. Tu już niby nie jest ciekawie, bo będą rzucały często te swoje pułapki, ale one już powinny mieć tak mało HP, bo cały czas przecież za OE dostają łącznie, kiedy bijemy inne ady, więc to jest dosłownie chwilka i zaraz nam padną. No i rozpoczynamy samą walkę. Trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby ady wraz z bossem były tankowane troszkę dalej od tych, które są w CC, żeby przypadkiem ich nie zerwać. No i jeszcze jedna kwestia, o której warto wspomnieć. To znaczy, jeśli nie macie przynajmniej 3 osób w party, które mogą łapać w CC, tam na ścianie, teraz za bossem, są takie 4 włócznie, które możemy wziąć. Po wzięciu ich pojawia nam się taki specjalny przycisk, którym możemy właśnie łapać ada w CC, co jest o tyle fajne, że to nie ma żadnego cooldownu, czyli możemy co chwila praktycznie to CC poprawiać. No i możemy przejść do umiejętności bossa. Nie ma ich zbyt wielu, ponieważ i tak jest bardzo dużo umiejętności od adów. I tak, pierwsza nazywa się Wielding Blade, która jest w tym momencie, to znaczy boss odwraca się w stronę wybranego przez siebie gracza i rzuca w tym kierunku swoją broń. Ta broń oczywiście poleci troszkę dalej i po chwili wróci jak bumerang, więc tak jakby to może trafić 2 razy gracza. Pierwszy raz, kiedy leci w jego stronę i drugi raz, kiedy wraca. Jeśli odsuniemy się, unikniemy tego pierwszego, drugi już nas nie trafi, ponieważ broń będzie wracała tą samą drogą. Jest o tyle istotne, żeby tego unikać, ponieważ zadaje to dość sporo obrażenia, a w późniejszym etapie, w późniejszej części walki będzie zadawało to jeszcze więcej, ale o tym powiem później. Druga umiejętność nazywa się Rain of Blades, jest to nic innego jak AOE, które będzie oczywiście raniło wszystkich graczy, którzy są na planszy. To zadaje obrażenia co pół sekundy, bardzo duże i trwa 6 sekund. Na to trzeba będzie sobie przygotować jakieś defensywne cooldowny. O ile w pierwszej fazie, kiedy mamy jeszcze te wszystkie ady, to nie jest takie groźne, potem oczywiście obrażenia będą tego rosły, a wszystko wynika z kolejnej umiejętności bossa. Nazywa się ona Recklessness i jest to buff, którego boss będzie na siebie nakładał po tym, jak zabijemy konkretny zestaw adów. Mamy 3 zestawy adów po 3, czyli jak zabijemy jeden zestaw adów, boss będzie nakładał tego buffka na siebie. Co robi ten buff? Zwiększa obrażenia, które zadaje boss aż o 50%, czyli jak zabijemy pierwszy zestaw, będzie 50%, drugi już 100, trzeci 150%. Te obrażenia, które na początku wydawały nam się, powiedzmy, że takie sobie, czyli nie za duże, na przykład ten Wielding Blade, w drugiej fazie, kiedy będzie miał już tego buffka no, maksymalnie rozwiniętego, będzie jedno uderzenie mogło zabić gracza, więc naprawdę trzeba będzie na to uważać. I dodatkowo jeszcze buff ten zwiększa obrażenia, które boss będzie otrzymywał. Za każdy stack 33%, czyli łącznie 99%. To nam pomoże właśnie w drugiej fazie wyrobić się z Enrage'em, ponieważ będziemy bossa bili 2 razy mocniej. Czyli podsumowując pierwszą fazę, musimy uważać na Wielding Blade, czyli to ostrze, które boss będzie rzucał. Dodatkowo jeszcze pamiętajmy o tym, że mamy Amber Trapperów, czyli będziemy łapani właśnie w ten Amber Prison lub ktoś będzie inny łapany, musimy taką osobę uwolnić. Również jeżeli tę osobę uwolnimy, mamy na sobie debuffa, dzięki któremu przez 2 minuty nie możemy uwolnić kolejnej osoby. To jest o tyle ważne, że naprawdę wszyscy muszą być w to zaangażowani, ponieważ jeżeli będzie 5 lub 6 osób z debuffem, to te właśnie pozostałe muszą bardzo szybko reagować. Jak widzicie, również Amber Trapperzy rzucają ten Corrosive Resin, czyli ten debuffek, który po prostu, żeby z siebie zrzucić, trzeba się przejść. Czyli zostawiamy, widzicie, takich 5 kółeczek, 5 plam. Każda plama za jeden stack, czyli trzeba jak najszybciej po prostu przebiec, żeby zgubić te wszystkie staki, żebyśmy nie nadostawali obrażeń. No i w tym wszystkim oczywiście cały czas musimy pamiętać o trzymaniu wyznaczonych adów w CC oraz o tym, żeby przerywać tym Battle Menderom mending, żeby nie leczyły innych adów. To jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli uleczył je za te kilkanaście procent, czy tam 25 to jest dokładnie, to będzie naprawdę kiepsko, nie wyrobimy się po prostu z ten Rage'em lub ady nas po prostu pozabijają. No i zabiliśmy wszystkie ady, rozpoczyna się druga faza. Tutaj warto sobie bossa przesunąć na środek planszy, ponieważ boss będzie miał kolejną umiejętność. Kiedy będzie miał 75% HP, zacznie rzucać takie bomby, które nazywają się Wind Bomb, czyli wietrzne bomby.
Ona w momencie, kiedy będzie uderzała w losowego gracza, będzie zadawała obrażenia dość spore oraz wszystkim osobom, które znajdują się w zasięgu 5 yardów od tej osoby. I co jest najgorsze, po 3 sekundach bomba się uzbraja i jeśli ktoś podejdzie do niej na mniej niż 6 yardów, bomba będzie wybuchała. Wybuch zadaje bardzo duże obrażenia i trafia oczywiście wszystkich graczy, więc to niemalże będzie oznaczało wipe. No chyba, że będą mieli wszyscy wtedy full HP, ale lepiej do tego nie dopuszczać, czyli od tych bomb będziemy się odsuwali. I co jest jeszcze oczywiście takim kolejnym utrudnieniem, jest to, że te bomby nie będą znikały. Czyli im dłużej ta faza będzie trwała, tym więcej tych bomb się będzie robiło. Jak widzicie, już jedna bomba się z lewej strony planszy pojawiła. Musimy starać się stać potem możliwie jak najbliżej niej, żeby te bomby układać jedna przy drugiej. Chodzi o to właśnie, żeby potem po prostu mieć gdzie stać, ponieważ tych bomb się nam narobi bardzo, bardzo dużo, co zobaczycie pod koniec walki. Musimy również pamiętać o tym, że boss zadaje teraz 150% więcej obrażeń, czyli jeżeli kogoś trafi tym swoim ostrzem Whirling Blade, to naprawdę ta osoba będzie niemalże padała. Jeżeli nie będzie miała full HP, na 100% będzie trupem, więc po prostu musimy się odsunąć. Nie możemy pozwolić na to, żeby ktoś ten dostał, bo będzie umierał. No ale tak naprawdę nie jest to żaden problem, ostrza jest łatwo unikać. Gorsze jest Rain of Blades, czyli to AOE. Tutaj ono zadaje, prawda, cały czas te zwiększone obrażenia, więc tutaj warto mieć właśnie jakieś cooldowny, żeby healerzy się podzielili, używali na zmianę jakichś potężnych leczniczych cooldownów, żeby po prostu ludzi wyciągać. Tutaj jest o tyle fajnie na przykład Hunterem, że można, używając odpowiedniego talentu, co minutę używać Deterrence, czyli po prostu z tego Rain of Blades nic nie dostaniemy. Ja miałem takie, pamiętam, statystyki, że w jednej z walk dostałem przez całą walkę 500 tysięcy obrażeń, co jest bardzo mało, bo właśnie tak naprawdę tym, co powoduje te obrażenia tutaj, jeżeli chodzi o DPS-ów, to jest albo ostrze, albo właśnie Rain of Blades. Jeżeli ostrze nie dostaniemy, jest super. Jeżeli będziemy te obrażenia na Rain of Blades jak najbardziej zmniejszali, czyli używając jakichś defensywnych cooldownów, healerzy nie będą mieli dużo do roboty, jedynie będą musieli tak naprawdę troszczyć się o tanka. No i to już będzie się powtarzało do końca walki, czyli będziemy unikali ostrza, używali jakichś cooldownów, kiedy jest Rain of Blades, tak jak na przykład teraz, czyli ja używam Deterrence, nie dostaję żadnych obrażeń. No i pamiętajmy o tym, żeby te bomby układać dość blisko siebie, bo jak widzicie, już się ta plansza robi troszkę za mało na to i no, oczywiście im bliżej końca walki, tym będzie gorzej. No i jeszcze jedna kwestia, oczywiście w tej fazie jak najbardziej poleca się użycie heroizmu czy tam Bloodlusta plus różnych potionów i wszystkie najmocniejsze cooldowny, żeby po prostu ten czas, kiedy bijemy bossa, maksymalnie skrócić. No i to było na tyle, jeśli chodzi o Mel'Joraka. Mam nadzieję, że film Wam się przydał. Jeśli tak, to pamiętajcie, łapce w górę. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam oczywiście do oglądania kolejnych filmów, kolejnych poradników. Do usłyszenia. Cześć!